Siema, witam w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3. Dzisiaj jest wyjątkowy odcinek, ponieważ skończyliśmy w poprzednim odcinku fabułę. Nie wiem, jak to jeszcze te odcinki poskładam, muszę na chwilę pogadać przed tym, jak zaczniemy. Nie wiem, jak te odcinki poskładam i nie wiem, które to jest odcinek w kolejności. Czy to zaraz po tym, jak zakończyliśmy fabułę, jest ten odcinek, czy chwilę sobie poczekaliśmy i wrzuciłem jakąś drugą serię. W każdym razie dla mnie minęło trochę czasu, jakieś dwa tygodnie. Odpocząłem sobie od gry, od gry i myślę, że czas powrócić i czas zaglądnąć do Emhyra von Evereca. Miłego, złego początku. Iść do Algierda von Everet i porozmawiać z nim o kontrakcie. Taki jest cel naszej misji. A tutaj mamy opis. Kiedy jakiś czas później Geralt opowiada mi historię, która zaczęła się pod tablicą ogłoszeń, nieopodal karczmy Siedem Kotów, wspomniał, że coś ciągnęło go w to miejsce. Jakby jakaś dziwna, nieokreślona siła. Chciała, żeby znaleźć się w tym właśnie dniu i o tej właśnie godzinie. Wówczas niemal zupełnie zignorowałem ten fakt, jednak kiedy usłyszałem ową historię w całości, doszedłem do wniosku, że to nie mógł być przypadek. A zaczęło się tak. Pewnego razu Wiedźmin Geralt w poszukiwaniu zleceń dotarł pod karczmę Siedem Kotów. Zaczął przeglądać ogłoszenia, lecz kiedy nie znalazłszy niczego ciekawego, już miał ruszać w swoją drogę, na tablicy podszedł człowiek z nowym zleceniem. Okazało się, że to niejaki Olgierd von Everett, przebywający w położonym niedaleko majątku Garin. Poszukuje kogoś, kto zechciałby się podjąć zabicia groźnego potwora grasującego gdzieś w kanałach. Robota w sam raz dla mnie, pomyślał Geralt i ruszył do zleceniodawcy dowiedzieć się czegoś więcej. Wówczas jeszcze nie miał pojęcia, że to będzie początek wielkiej, momentami zabawnej, a momentami niebezpiecznej przygody. I powiem wam szczerze, rzadko mi Erasmo. się zdarza, że czytam jakiś tekst i mam ciarki na ciele, ale w tym momencie mam. Serca z kamienia Wiedźmin 3. No co tu więcej mówić? Myślę, że pakujemy się do miejsca, gdzie mamy się pakować. I czas odwiedzić Olgierda i zobaczyć, co to za zlecenie nam taki Olgierd tutaj uknął. I kim w ogóle jest Olgierd? Widzę, że nie wiem, czy nie będzie lagować. Nie, na razie jest w porządku. Tak, trzeba monitorować troszeczkę. A jeżeli dźwięk też byłby tak głośno, to oczywiście zaraz wszystko ogarniemy. Jest to pierwszy odcinek, który nagrywam po 20 dniach, więc trochę się tutaj pozmieniało. Ta w sumie swoją drogą pewnie w giga zanudziłem widzów, czytając im taki długi tekst na samym początku. Teraz się zorientowałem, że nie powinienem tak robić. O, konsola. No tak, no ale to jakby nie docitowanie widzowie, to jest po prostu konsolka odpalona tutaj. Z tego względu, że nagrywałem odcinek o tym, co zostało, o scenie, która została wycięta z giereczki, no i tyle w sumie. Gra była zdecydowanie za głośno. Mam nadzieję, że teraz nie będzie za cicho. Dla mnie troszeczkę za cicho, jakbym mógł. O! Nie, nie ustawię, przecież to w ustawieniach muszę ustawić, dobra. Ej ty! Nie znam cię! Czego chcesz? Szukam Olgierda von Everett. A! W środku jest! Jest, Olgierd szukany. Kurde, ale w ogóle. Nie no, za. Tego akurat fest nie pamiętam, nie wiem dlaczego. Bo chyba wydaje mi się, że dodatki ograłem tylko i wyłącznie po jednym razie. Dlatego kompletnie nie pamiętam, co tu się działo. O kurwa, jakie wszyscy potatuowani. Szukam Olgierda von Everett. Nie ma tu takiego. Jesteście? Kim wy właściwie jesteście? A na kogo ci wyglądamy? Na bandę rzezimieszków albo zgraje byłych żołdaków, którym się poszczęściło. O, i tu się mylisz. Myśmy wszyscy szlacheckie syny. I córki! No więc dowiem się, kim jesteście? Jesteśmy wolną kompanią redańską. Wołają na nas dzicy. Od dzika w herbie.
Chciałbym coś skomentować na samym początku, bo to jest 5 minuta odcinka, ja nic nie mówię. I takie jakieś mało energiczne jestem, ale jestem zbyt podekscytowany giereczką, przysięgam wam. Naprawdę jestem zbyt podekscytowany. Ja nie wiem co mówić. Szukał, bracie. To może teraz dla odmiany ty mi pomożesz, bracie. Coś mi się wydaje, że chyba mieliśmy inne matki. Dobra, Angus, odpuść mu już. To ja jestem Olgierd. Mów, co cię sprowadza. Nie, nie, to ja jestem Olgierd. Ty? W życiu, to ja jestem Olgierd. Banda idiotów. Wesoło tu u was i chętnie bym się jeszcze pośmiał, ale czas mnie nagli. Oho, robi się poważnie. Chodzi o bestię z kanałów. Podobno Olgierd von Everetz wystawił na nią zlecenie. A, znaczy, że pewnie jesteś wiedźminem. To wiele wyjaśnia. Ta? A co na przykład? Podobno wypruwają was z emocji. I to by się zgadzało, bo jesteś sztywny, jakbyś kij połknął. No dobra, mości wiedźminie, koniec żartów. I tak wiele zniosłeś, jestem pod wrażeniem. Chodź, zaprowadzę cię do Olgierda. Dobra, jeszcze takie krótkie info. Sorry widzowie, ale no to taki odcinek, tak jak mówię, testowy. Widziałem, że mikrofon pyka. Mam nadzieję, że zostało już naprawione. Zauważyłem to, więc pobawiłem się tam i zauważyłem, że też mocno słychać wiatraki, więc mam nadzieję, że teraz słychać mniej. Co prawda jakość mikrofonu powinna być gorsza, ale to nie będzie właściwie słychać w trakcie rozgrywki. Mam nadzieję, że wszystko będzie teraz w porządku. Zobaczymy zresztą. Jak cię zwą? O, jak mnie zwą? Zwą mnie, muszę ogarnąć trochę dźwięki i dać do góry, bo trochę jest cicho, mi się wydaje. Powiedzmy tak, 22. Tak mega dużo. Ja się miałem ustawione na 13. Zobaczymy. Dam ci radę, Geralcie z Rivii. Jak już staniesz przed Olgierdem, mów tak, żeby go zaciekawić. Tak, tak, będzie zaciekawiane. A co tu masz za ciekawości? Jest tu... Aaa, biedaki. Podobno szlacheckie syny. To on szuka kogoś, kto zabije bestię. Kogoś, niekoniecznie ciebie. Więc jeśli chcesz tę robotę, musisz go zaciekawić. A Olgierd bardzo szybko się nudzi. Kościu. Czołem! Mam to gdzieś. Jestem tu poważnym zabójcą widz tych, z potworów. Atamanie. Nie pajacem. Wiesz, jakie rzeźby sprzedają się najlepiej? Cycki. Posągi bożków, popiersia królów i akty. I proszę, co my tu mamy? Gołą babę. A ty co o niej myślisz? Nie znam się na rzeźbiarstwie. Mnie się podoba. Mnie się podoba. A mnie się podoba. Szczególnie te dwa owalne elementy. O, zgrywus. Dobrze. Nie lubię ludzi bez poczucia humoru. Potwornie mnie nudzą. Ech. Lubiłem kiedyś Votticellego. Jak nikt inny potrafił tchnąć życie w kawałek zimnego kamienia. Ale kiedy teraz na to patrzę... Widzę tylko głaz o idealnych proporcjach, bez skazy, idealny do bólu. Równie martwy i nudny, jak przydrożny kamyk. Od razu lepiej, a przynajmniej ciekawiej. Dobrze. A teraz porozmawiajmy o konkretach. Zejdźmy do mojej kompanii. Przekąsimy coś. Teraz mi się przypomniało, dlaczego mu się wszystko nudzi. Dopiero. Ataman Olgierd! Vivat! Niech żyje! Vivat! Niech żyje! Vivat! Vivat! Niech żyje! Zejdź i napij się z nami. No, to teraz nie mamy już wyjścia.
Kurde, ale się jaram. Powinienem jakiś komentarz rzucać inny niż Elis. Tylko, że się jaram. Kompletnie, ani jednego dialogu nie pamiętam nic. Znaczy, no pamiętam jakby ten zarys tego wszystkiego, tej zarys tej historii, ale tych dialogów niekoniecznie. Jest okazja, czy świętujecie bez powodu? Zawsze jest jakaś okazja. Dziś mamy chrzcin. Czyje? Nowej szabelki imć Bohatyrowicza. Mam już dla niej imię! Będzie się zwała Tradycja! Powiesz mi coś więcej o tej bestii z kanałów? Nie mam pojęcia, co to takiego, ale wiem, że zabija ludzi. Nie przejąłbym się tym zanadto, gdyby niedawno ofiarą nie padła moja kucharka. Nikt tak nie przyrządzał dziczyzny jak ona. I po tę dziczyznę wysłało się do kanałów? Nie, pojechała na jakiś festyn, a przy okazji miała odwiedzić kuzynkę. Ta jej nagadała, że w oksenfurskich kanałach mieszka królewicz zaklęty w ropuchę. A wiadomo, jak to baby. Każda by chciała księcia, jest narysowana ropucha. Miała za nim brodzić po kolana w górę. Strzelają w nią tym nożami. Wyska też chciała, więc poszła, ale już nie wróciła. Rzucają właściwie. Ona pierwsza zresztą. Hej, zostawcie ją. To tak się traktuje córkę dziedzica? Wybacz, o czym tu mówiliśmy? A tak, o zleceniu. No więc jak? Zajmiesz się tym? Bo rozmawiamy o nagrodzie. Została jeszcze jedna formalność. Zapłata. Nie myśl o tym. Jak wrócisz z łbem potwora, będziesz mógł sobie stąd wziąć, co ci się spodoba. Bardzo szczodrze, ale jednak wolałbym się umówić na jakąś konkretną sumę. Niech ci będzie. Ile chcesz? 300? 400 koron? 450. Umowa stoi. A stąd i tak będziesz mógł sobie zabrać jakiś suwenir. Szczodrze, szczodrze, panie Olier. Zobaczymy. Jeśli zjawisz się tu z jej łbem... Ja swoją drogą na samym początku powiedziałem, że tego. Zamiast Olier powiedziałem Emhyr. No dobra. Zejdź do kanału pod Oxenfurtem. Hej ty, kocioczka. Wołają mnie Geralt. A ja cię będę wołała kocie oczka. Co, zabronisz mi? Przejdź do rzeczy. Mam dla ciebie intratną ofertę, kocie oczka. Ktoś zabił mojego przyjaciela, nazywał się Cleavert. Chcę, żebyś ustalił, kto za tym stoi. I uciął mu łeb. A my potwory zabijamy. Czemu sama go nie pomścisz? Wy chyba lubicie sobie szabelką pomachać. Ano, lubimy. Gdybym wiedziała, kto stoi za śmiercią Cleaverta, dawno temu wyprułabym mu flaki. Ale nie wiem. Ale ty, kocie oczka, ty dużo widzisz. Ty go wytropisz. Nie przyjmuję zleceń na ludzi? Mów dalej. Mów dalej. Cleavert sprzedawał fistech. Nic wielkiego, lokalny handel. Parę dni temu pojechał po towar do łukowca. I nie wrócił. Byłaś tam? Widziałaś jego trupa na własne oczy? Nie. Cleavert był sukinsynem, ale słownym. Jeśli nie stawił się na spotkanie ze mną, to znaczy, że jest martwy. Znajdź drania, który za tym stał. Znajdź i zabij. Dobrze zapłacę. Przemyślę to sobie. Cleavert miał bliznę na czole, podobną do twojej. Rozpoznasz po niej ciało. Powiedziałem, że to sobie przemyślę. Wiesz co, kocie oczka? Starczy, że raz spojrzę na faceta i wiem, z jakiej jest gliny. Zrobisz, o co proszę. Mogę się założyć. Znajdziesz mnie w Oxenfurcie. W Alchemii. Karcz mnie przy rynku. Ale mnie wkurwiła, ty specjalnie bym tej misji nie robił, ale jak to odpuścić misję poboczną? Dobra. Róża na czerwonym polu i myślę, że tym się dzisiaj zajmiemy. Po 15 minutach w końcu mogę coś powiedzieć, bo nie dzieje się tutaj jakaś akcja. No co?
Mega się jaram tym, że możemy w końcu usiąść do Wiedźmaka i możemy w końcu tutaj ograć sobie dodatek, zresztą de facto najlepszy dodatek i dodatek, którego praktycznie nie pamiętam, więc to jest w ogóle jest takie combo świetne. Troszeczkę wyszedłem w prawy, bo nie nagrywałem kilkanaście dni z tego względu, że no musiałem się zająć pracą, więc gdzieś tam te pierwsze 2-3 odcinki będą takie, tak jakbym, wiecie, muszę się przyzwyczaić do tego wszystkiego i z powrotem, żeby rzucać jakiś błyskotliwy komentarz, to jeszcze kilka dni potrzebuję, żeby tutaj się rozgrzać. No plus tak się zjaram, że w ogóle mi się nie chce nic mówić, ja bym tylko najchętniej patrzył na tę grę i po prostu grał i słuchał każdej rozmowy, co oni gadają. I chłonął ten świat Wiedźmina. Geralt miał wiele przydomków, jak choćby Biały Wilk czy Rzeźnik z Blaviken. Po spotkaniu z Olgierdem for Everecem Wiedźmin zyskał nowe miano Kocie Oczka. Tak zwracała się do niego pewna bezczelna młoda dama, która umyśliła sobie, że to właśnie Geralt odnajdzie zabójcę jej przyjaciela. No i co my mamy zrobić? Mam przeszukać zniszczoną wieś. Zapach odczynników. Okej. No, ja bym chciał bitwę z gulami przeprowadzić na początku. I widzę, że chyba jej przyjaciel raczej nie przeżył tego. Co się zadziało w ogóle tak? Bo problem był taki, że ja chciałem Wiedźmina nagrać troszeczkę wcześniej, ale słuchajcie, okazało się, że kiedy nagrywałem, to taki czas na historię, kiedy nagrywałem odcinek z usuniętą sceną z Wiedźmina, to musiałem się cofnąć i wczytać pewien zapis i musiałem się cofnąć do pewnego momentu gry. Zapomniałem niestety jak kompletny cymbał. Zapomniałem wziąć po prostu save'a i przenieść go w jakieś bezpieczne miejsce, albo przynajmniej te ostatnie save'y. I musiałem pół gry przechodzić od samego początku. Oczywiście zrobiłem to na rushu, wiadomo, że na lewym monitorze sobie coś oglądałem. Słuchałem jakiejś muzyki, no a tutaj przechodziłem giereczkę, ale faktycznie sporą część gry naprawdę musiałem przejść, to znaczy pół gry to jest może tutaj za mocne sformułowanie, ale myślę, że 4-5 godzin musiałem poświęcić na to, żeby to wszystko przejść od nowa. No ale tak ponadto to chyba zbrojowo i mieczowo to się nic nie zmieniło. Pobiegałem po tych samych lokalizacjach, po których biegałem wcześniej, więc raczej zbierałem te same przedmioty, które pozbierałem w naszej serii, także nie powinna być jakaś różnica ekwipunkowa. Powinno być wszystko ok. Zrobiłem wiedźmińską zbroję niedźwiedzia. Ja ją chyba miałem zrobioną generalnie, ale nie wiem, tak jak mówię, więc więc generalnie mamy zbroję wiedźmińską na 20 któryś tam poziom. Nie pamiętam dokładnie który, nie wiem co robią moje buty tutaj. Cechu gryfa. Widocznie nie zauważyłem, nie włożyłem je do tego, do schowka, więc mamy tak, mamy pancerz w ogóle wiedźmińskiego tutaj cechu niedźwiedzia, to jest na poziom 30, jeden miecz mamy na poziom 30, drugi na 34 i mamy poziom 35. Problem jest taki z zrobieniem ekwipunku na wyższe poziomy, że nie mamy rudy dwimerytu. Gdziekolwiek się staram ją dostać, to kurde nie mogę, więc nie wiem na razie gdzie można ją dostać. Wydaje mi się, że potencjalnie można by było taką rudę dwimerytu zdobyć pewnie u jakichś handlarzy. Pewnie jest cała Wikipedia o tym. I pewnie się tam pewnego dnia udam. Natomiast szczerze mówiąc już po 5-6 godzinach biegania i robienia misji odechciało mi się jeszcze dodatkowo teraz biegać 2 godziny i robić miecze. Pewnie przyjdzie taki moment, kiedy te miecze sobie zrobimy, a kto wie, może po prostu... Siakrę, burza, a może znajdziemy po prostu tutaj rudę dwimerytu. Na pewno znajdziemy jakąś notatkę. Tak, narkotyki to niebezpieczny biznes. List przez drogą Kluwerd brachu mi oczy dookoła głowy wody. Ktoś zainteresował się twoim interesem, chcę ci złożyć ofertę nie do odrzucenia. Na twoim miejscu spakowałbym manatki i zaszył się daleko. Najlepiej w Zerikani. I to może żyje. Ten zapach. Robiono tu fistech. Większość aparatury zabrano. Została tylko zepsuta. Muszę w Zerikani teraz zadupca sobie. A tam jeszcze muszę zbadać ślady. Nie da rady z okna. Otwarte okno. Ślad buta na łóżku. Komuś się spieszyło.
Dobra, ślady? Ślady stóp. Nierówne. Ktoś tędy biegł. 25 osób naraz, ty. Ludzka stonoga. Nie pamiętam tej misji, to już w ogóle nie pamiętam. W sensie nic, w ogóle. Nie buja. Się zatrzymał, schował. Potem pobiegł dalej. To już jest dla mnie czarna magia tutaj. Kompletnie tego nie pamiętam. Nie mam zielonego, jaki był finał. Zielonego pojęcia, jaki był finał tej akcji. O, chyba już znamy finał tej akcji. Na czole. To musi być ten Klivert. Bełt w plecach. Szedł głęboko, więc strzelano z małej odległości. Od strony wioski. No kurde. Pojebane, że tak ludzie naprawdę też pewnie detektywi ogarniają. Czyli takie coś widzą i właśnie tak rozchmieniają. Powalone. Zawsze chciałem być detektywem, ale skończyłem nagrywając Wiedźmina 3. To jest całkiem ciekawe zajęcie. Czyli muszę ustalić, skąd padł strzał. No właśnie się staram, ale stąd. Przynajmniej na to wygląda. Bełt od kuszy i ślady stóp głębokie. Strzelec musiał nosić ciężką zbroję. O kurde, jak się to okaże... Aha, ja wiem, co się okaże pewnie. Że to pewnie jeden z nich tak naprawdę. Albo coś. A nie wiem, tak strzelam, szczerze mówiąc. Raczej nie słuchałbym samego ślady siebie. Kopyt prowadzą w stronę wzgórza i ktoś tam wciąż jest. O kurde, w jaką stronę wzgórza? Kurde, to chyba z podkęsem, co? Chodź, o! Jest tu, widzę, potwór, to pielec. Kurde, powiem was szczerze, się odzwyczaiłem od bitki na najwyższym poziomie, no bo oczywiście... kiedy przechodziłem giereczkę od nowa, no to nie grałem na najwyższym poziomie, żeby tutaj te kilka tych misji przejść, tylko wiadomo, najniższy poziom, skalowanie off i po prostu wszystkie moby na jednego ciosa tutaj padały. Aha, kiedy gramy na najwyższym poziomie, faktycznie trzeba się trochę namachać tym mieczem i trochę skupić, żeby nie dostać aż tak bardzo na dziurę. Chociaż no jesteśmy na tyle uzbrojeni, na tyle mamy fajne rzeczy, runy, fajne miecze, fajne zbroje, fajne eliksiry, fajne odwary, fajne petardy. O, petardy to mam zajebistą. Że nie jest to jakiś większy kłopot, ale na pewno większy kłopot, niżeli miałem grając poza odcinkami, tak? Dalej. Kiedy próbowałem tutaj przejść to i do tego momentu, w którym jesteśmy teraz. Dobra, czy ja mogę w ogóle jechać speedem i... O, mogę. Używać rybiego oka. Jak najbardziej. No nie będziemy się teraz zatrzymywać przy każdym możliwym tym. Przy każdym możliwym... O kurde, czerwony rycerz. Potworze. Rąbaj tni. Czerwony rycerz? Kim są w ogóle czerwoni rycerzy? W sumie. Jeszcze raz słyszę o czerwonych rycerzach. Badaj obozowisko, pokonaj rycerzy. Damy radę. Kurde, z tym mieczykiem na 34 poziom. W ogóle nie ma chyba lepszego miecza niż ten, co ja mam. Nie wiem, czy... Znaczy, może potencjalnie w grze być lepszy, no nie? Ale... Może jest lepszy, ale chodzi mi, że wiedźmiński to na pewno jest najlepszy. Ale mogą być w sumie w gierce jakieś miecze na 40 poziomy? W sumie nie wiem. Tego zapamiętam, to zawsze biegałem w wiedźmińskim secie. O czym już biłem ten poziom, więc... Kurde, ty! Ja zapomniałem, jak tu się ciężko gra w ogóle w to. To nie są przelewki, ty. Znaczy ciężko, no. Nadal se ich ciacham, no nie? Jest tak jakby mega najcięższe na świecie, co robię. Zdecydowanie są cięższe za... Kurde, akcji wybierz. Cięższe zajęcie niż pokonanie czerwonych rycerzy. Ale też najłatwiejsze nie jest. Ty, ja jestem ciekaw, co robi Axie na najwyższym poziomie. Aż bym teraz to sprawdził. Kliknąłbym sobie w postać i zobaczył, co robi Axie na najwyższym poziomie. Czy ja mogę przejąć jakby... Przejąć wroga i on będzie walczył dla mnie? Nie istnieje taka opcja, tak sobie teraz się zastanowiłem. Jest, prawie że przeciwnik przez krótki czas walczy po mojej stronie. Zajebiste. Nawet dwóch może walczyć po mojej stronie. Ale totalnie fajne, ty. Może zainwestujemy w znaki, kupimy sobie tą potkę.
na jakby reset, na reset naszych punktów i zainwestujemy w znaki, żeby może teraz troszeczkę urozmaicić rozgrywkę. No ale to zrobimy w następnym odcinku, no teraz nie będę specjalnie biegał. Piorun, ostrzegam cię jeszcze raz, wyciągnięcie tyle pistechu, a wylądujesz w trupie kniei, jak ferajna tego głąba Pitera. Wy macie ten fistech, sprzedawać, nie żreć do cholery jasnej. Odbiorcy będą dzisiaj M. I co, to jesteśmy w ogóle na miejscu, tam gdzie mieliśmy być? No tak. Mam przy sobie fistech. Chodziło o fistech, chyba się zgadza. Rozkazy ataku naukowiec. Doszły mnie... Ja dzisiaj mam coś z mową. Nie wiem czy... No to właśnie może przez to, że nie nagrywałem przez dłuższy czas. Mam wrażenie, że strasznie zseplenie i nie umiem gadać normalnie. Doszły mnie słuchy, że opuszczona wieś Łukowiec ma nowych mieszkańców. Zgraja pospolitych bandytów zawłaszczyła sobie to miejsce i uczyniła z niego wytwórnię fistechu. Nie możemy na to pozwolić, rozkazuję wyprawić się do wsi i zabić wszystkich oprychów. Macie dać przykład grozy. Aparaturę i zapasy składników przywieźcie do kryjówki na północny zachód od Bronowic, a wszystko inne zniszczcie. Przeszukaj siedziby upadłych rycerzy zakonu. O kurde, najpierw bym pokradł fistech. Czy fistech jest drogi? Nie wiem w sumie. O, nowe książki! Na bank będzie dużo nowych książek. Oj, tu coś jest jeszcze. Nieprzetłumaczony schemat na spodnie. Nieprzetłumaczony schemat na spodnie? To chyba jakiś schemat. Chyba spisany po ofirsku. Może ktoś będzie mógł mi go przetłumaczyć. No tak, będzie gościu, który będzie mógł nam to przetłumaczyć. Kurde, zapomniałem o tym. A swoją drogą mega fajna zbroja. O kurwa, co to jest? Ty zajebista zbroja. Jest jednak zbroja na 35 poziom. Zajebista w sumie. Ty lepsza od mojej chyba. Tak generalnie, no nie no, dużo lepsza od mojej. Ty no to chyba se zostawię ją, nie będę śmigał. Bardzo ładnie wygląda. Ja niestety te wszystkie moje zbroje, na przykład nilfgaardzkie i tak dalej, posprzedawałem, no. Bo potrzebowałem tutaj pieniędzy. Chciałem porobić nasze zbroje i miecze wiedźmińskie. Ale wszystko praktycznie sprzedałem u zawsze jednego sprzedawcy, czyli u Hattoriego. Także jeżeli coś będę chciał odkupić od niego, żeby... Naprzód. No właśnie nie chcę spoilerować, żeby co, ale jakbym chciał odkupić od niego, to zawsze możemy. Co prawda, no zapłacimy dużo dłużej, dużo drożej. Ale jesteś no, ale... paskudny. Ale zawsze będą w tamtym miejscu. A ta zbroja wygląda super. Joci Krynca, nowa zbroja. Na 35 poziom, pochmień. W ogóle Geralt zajebiście wygląda. Nie no, ja już się tak jaram. To już nie odpuszczę sobie, nie? Dzisiaj 20 odcinków pod rząd lecę. O, czerwony rycerz, ty! Oni powinni pomyśleć, że jestem jednym z nich, bo mam w sumie tego. Mam w sumie ich zbroję. O kurde, jaką szarżę rzucił na mnie. Nie, taką szarżą. Kurde, no. Gerward, no. Nie no, co on za fokus mi wali? Dobra, weź tamtego, bo ten mnie strzela i mnie strasznie denerwuje. Ciach. Ty, my im nic nie robimy praktycznie tym mieczem, ty. Dzięki. Może to jest jakaś misja na jakiś powalony poziom w sumie. Bo oni też mają w sumie powalone poziomy, no 35 mają. Oj. Czyli ta przepowiednia o umieraniu się nie spełniła zaraz. Oj. Czy no, nadal mamy punkty adrenaliny, one nam mega szybko te punkty w sumie wzrastają. Da, wiecie co? Igni. I zrobimy coś takiego. Igni zazwyczaj działa. Fajne jest Igni, fajne jest też ulepszanie Igni. Bo faktycznie jak masz tam, nie wiem, 10 przeciwników, wywalisz sobie Igni, to... To dużo daje. Miecz zakonu płonącej róży, pokaż to. Kurwa. Będzie dobry? No, badziew. Ale w sumie fajny mieczek, ja bym sobie go zostawił. Tak żeby... Właśnie nie chcę mówić, żeby co? Raport zwiadu zakonów, ale zostawiłbym sobie go. Dzień pierwszy. Dwóch gołodupców z pobliskiej wsi
prowadziło krowę. Podjedlibyśmy wołowinki, ale chłopów nie warto było tykać. Biedni śmierdzący obornikiem. Puściliśmy ich wolno wóz z ziarnem, kur z wieś Bronowic. Obsemfurt nie warto. Nuda na gościńcu pustki. Dzień trzeci. W oddali widać było transport wojskowy, silnie chroniony na wozach beczki. Pewnie wino albo śledzie. Gdyby przewozili broń, można by było spróbować. Z wieczorem chłopcy się nudzili, więc pozwolili z dwiema dziewkami, które przyszły do lasu na grzyby. Po zabawie rozkazałem puścić je wolno, a nuż wrócą tu z chłopakami ze wsi. Będzie trochę rozrywki. To tacy chyba średni rycerze. Wydaje mi się, że rycerze trochę inaczej się zachowują. Schemat rękawicy zakonu. Gdzie mam rękawicę? Kurde, ale nie pamiętam w ogóle jakiś zakon płonącej róży. Jeszcze raz takie coś widzę. Mam wrażenie. Generalnie dodatek ograłem chyba raz, ale też no, wiele razy widziałem to, jak ktoś ogrywał ten dodatek, więc powinienem w sumie sporo pamiętać. Poszukaj siedziby upadłych rycerzy. No dobra. Rozumiem, że ta siedziba będzie pełną upadłych rycerzy. Zakon Płonącej Róży ma nową siedzibę? Niczego sobie. Słuchaj no, przybłędo. Nie wiem, co tu robisz, ale mam dla ciebie radę. Wracaj, skąd przyszedłeś. No, czego jeszcze tu sterczysz? Mordę mam ci wypłazować? Już mnie nie ma, nie poznałem, co tam jest w środku. Ciekawe, co tam jest w środku, bo zalatuje fistechem. Mielibyście coś przeciwko, żebym się rozejrzał, braciszkowie? Mielibyśmy. I to bardzo. Dość żartów. Liczę do trzech i macie tu nie być, rozumiesz? Raz, dwa, trzy. Spokojnie do... Co? Trzy. Nie no. No bigo. Nie groź. Prosty uderzaj. Patrzcie to. Ignij. No, działa? Pewnie, że działa. O kurde, ty. Cyk. Dobra, ignij. Fajne jest też to ulepszone ignij, które pozwala nam tak... co to było za kombo, ty? Które pozwala nam tak, nie wiem, tak celować jakby z tego płomienia i cały czas palić jakby wroga. Nie wiem, jak to nazwać. Tak jakbyś cały czas wodę lał z kranu, o. Nie wiem, jak to inaczej opisać. No, aż tacy łatwi nie byli. Kurde, ale mam wrażenie, że ten odcinek tak prowadzony. Bardzo średnio, ale... Ja muszę się przyzwyczaić po raz kolejny. Tak jak mówię, Wiedźmaka nie nagrywałem długo. W ogóle to tak generalnie teraz nie nagrywałem nic, także... Musicie dać mi tutaj kilka odcinków, żebym się otrząsnął. Teraz obywalnimy kawkę i na pewno następny odcinek będzie już w gigaformie. 15 pompek, wiadomo. I będzie kituwa. A właściwie po co my tu jesteśmy? Znaleźć zabójcę, tak? Tego ziomka, którego tam zabili. No, generalnie to powinienem mieć to w dupie, ale jak płacą? No, jak płacą, to nie ma. Dobra, mam nadzieję, że jakoś mega nie urwało końcówki, ani tam się mega nie zlagowała końcówka. A w sumie teraz się zorientowałem, że tutaj ziomkowie są. Witam serdecznie. Ale tego, no... Wywaliło mi... no lag się pojawił po prostu, ciął mi całego kompa. Sfrizował się tak komputer. No tak jak mówiłem wcześniej, Wiedźmin no nie przypada tutaj za podkręconymi kartami graficznymi, zdecydowanie. Zdecydowanie nie. Więc nie ma, może coś będzie po drugiej stronie, w sumie możemy zobaczyć. Pewnie oni to dali właśnie po to, żebyśmy tam nie szli. A z drugiej strony to mogli zrobić mniejszą jaskinię. Na pewno coś tam ukryli. Nie, to było właśnie po to, żeby nikt tu nie szedł. Ale ja oczywiście poszedłem sprawdzić. Ale co, żałuję się tylko decyzji, których się
Nie, żałuję się tylko rzeczy, których się nie zrobiło. Czyli ja tak mam. A on se śpi. No to super robota, kolego. Śpi, se śpi. O! Luz, luz. A, bo oni nie wiedzą, że jestem... nie jestem chyba członkiem zakonu. Oni nie mają zielonego pojęcia. Ty, kompletnie nie pamiętam takiej misji, żeby takie coś było. Wiedźminie 3? To jest grane. Co? Kim ty do cholery jesteś? Wiedźminem. Lub jak zwykli tytułować mnie twoi współbracia odmieńcem albo mutantem. Nie powinno cię tu być. A rycerze zakonu Płonącej Róży nie powinni mordować ludzi, ani wytwarzać narkotyków. Faktycznie nie powinniśmy. Powinniśmy bronić uciśnionych. Wieczny ogień. Wieczny ogień, XD. Nas oszukał. Złamał obietnicę, wysłał braci na front jak zwykłych żołdaków, a gdy zakon wykrwawił się, rozwiązał go. Zajął nasze ziemie i skonfiskował dobra, żeby sfinansować swoją wojnę. Tych braci, którzy nie protestowali, zrobił łowcami czarownic. A tych, którzy ośmielili się sprzeciwić, uwięził lub wypędził. A, czyli tutaj zakon została nas garstka. Był wcześniej przed tym łowcami czarownic. Znaleźć sobie nowe miejsce w świecie. Ciekawe. Szczerze mówiąc, mam to w dupie. Wizuję i żegnam. Szczerze mówiąc, mam to w dupie. Szczerze mówiąc, mam te wasze żale w dupie. I to tak głęboko, że trzeba by sztygara z Mahakamu, żeby się do nich dokopać. Piękna odpowiedź, podoba mi się. Innych. Teraz to wy jesteście prześladowani. Spotkało was właśnie to, na co zasłużyliście. Bardzo pięknie powiedziane, karma. Wiedźmin moralista. Zabawne. Mam wrażenie, że gdzieś cię już widziałem. Ja cię poznaję. Ty jesteś Geralt z Rivii. Ty zabiłeś Jakuba de Aldersberg. Zgadza się. I gdybym miał się cofnąć w czasie, zrobiłbym to ponownie. Od tego zaczął się nasz upadek. Od ciebie, ty przeklęty mutancie. No dalej, wyciągaj miecz. A to nie kojarzę. Nie krzycz. Wystarczy grzecznie poprosić. Szczerze mówiąc, myślałem, że... generalnie motyw wiecznego ognia i tak dalej to został zrobiony na potrzeby gry, ale całkiem możliwe, że to już było wcześniej w książkach. Tak jak mówię, zawsze chciałem przeczytać książki, natomiast nigdy nie wiedziałem, od której mam zacząć i którą mam kupić pierwszą. Plus kurde, no teraz nie mam czasu. Chociaż mógłbym sobie audiobooka puścić. To nie jest takie najgorsze, jak coś robisz. To nie jest taki najgorszy pomysł. Całkiem nawet spoko pomysł. Kurde, no pewnie bym przeczytał sobie Wiedźmaka, albo chociaż audiobooka posłuchał. Nawet audiobook lepszy. Masz coś pracować i coś robić i słuchać, jak ktoś ci czyta. I musisz tak bezpośrednio 100% siebie dawać w to. No tylko kurde, nie, muszę znaleźć, od której książki warto by było zacząć swoją przygodę. To znaczy, ja bym chciał zacząć przede wszystkim po kolei chronologicznie. A nie tak, że... nie po kolei, jak książki zostały napisane, tylko po kolei chronologicznie. Od pierwszej jakby historii Geralda. Wydaje mi się, że pierwszy to jest jakby zbiór historii, a nie konkretnie książka o tego. O Wiedźminie, tylko zbiór historii odnośnie tego świata. I tam opowiada historię też innych pewnie Wiedźminów albo coś, nie wiem. Chciałbym naprawdę zobaczyć, co się dzieje w tych książkach. Może jest na przykład o Wesemirze też. Troszkę fajnym by było. Mam nadzieję, że nie tylko o Geraldzie jest. Też wiadomo, Geralt najlepszy. Geralt to szef. Ale no fajnie by było, jakby też było o kimś innym i o czymś innym. Kurde, tym więcej coraz, szczerze mówiąc, filmów i tak dalej. Tym więcej seriali, tym więcej człowiek gra w grę, no to tym bardziej zaczyna lubić ten świat. To jest taki świat, wydaje mi się, w miarę ciężki, to znaczy Wiedźmin mały jest taki przyswajalny, no nie ma, jak macie Star Warsy, to jest jakieś takie bardziej friendly, powiedzmy, dla ludzi, a Wiedźmin jest taki, wydaje mi się, bardzo ciężki, że dopiero w momencie, kiedy zaczniesz faktycznie te nazwy takie, to wszystko wydaje mi się takie, no ciężkie, ale dopiero kiedy zaczniesz
dopiero kiedy zaczniesz czytać, czytać, grać, oglądać Wiedźmina i powoli poznawać ten świat, to tym dalej tutaj w las idziesz, tym bardziej ci się chce poznawać jeszcze więcej tego świata. To jest bardzo ciekawy ten świat, natomiast ciężki po prostu. Dla takiego, powiedzmy, pierwszego gościa, który pierwszy raz ma z tym styczność. Wydaje mi się, że gry komputerowe dużo pomogły. Na pewno bym nigdy w życiu miał totalnie wywalone Wiedźmina, gdyby nie gra komputerowa. Szczerze mówiąc, to wydaje mi się, że gdyby nie gra komputerowa, no to nie powstałby serial Netflixa i tak dalej, więc... Nic by praktycznie nie było. Żadne seriale Netflixów, żadne filmy, nic by nie było. Znaczy nasz polski film by był chyba. Chciałem to kiedyś obejrzeć, ale kurwa, nie mogłem się przemóc. Więc myślę, że akurat nasz film byłby faktycznie, ale myślę, że te już bardziej klasowe produkcje niekoniecznie. Chociaż też nie nazywałbym tego klasowymi produkcjami, bo nie wiem. Szczerze mówiąc, kurwa, ten serial Wiedźmina to jakiś taki... Ja już opowiadałem 1000 razy w tej serii, ale powiem 1001. Wydaje mi się, że jest zbyt bajkowy. Gra jest ciężka, mroczna, jest brudna. Jest skażony skarb. Dzik! O kurwa, pierwszy raz chyba się bije z dzikiem, ty! Kurwa, ty, jaki ciężki przeciwnik, płotkiem staranuj, dobrze. A ten serialek to jest taki dla dzieci, taki bajkowy i w ogóle. O kurwa, ty, to takie dziki naprawdę są? Jak jest, szarżowałem dzika, bo musiałem wracać do pracy, a mnie chłopiec zablokował i nie wiedziałem, co mam zrobić, więc stwierdziłem, że no, jedyne co w aktualnej sytuacji kurwa mać, te dziki mnie rozwalą. W aktualnej sytuacji mogę zrobić to, zacząć biec na dzika i liczyć na to, że jednak zmięknie mu faja i zacznie uciekać. Z perspektywy czasu rozumiem, jakie to było kurwa głupie. Ale tak było. Trzeba było wracać. Nie mogłem stać w krzakach pół godziny. Nie, że pół godziny to ja stałem, ale nie mogłem więcej stać. Dużo historii mam z dzikami akurat. Pracowałem na ochronie i tam w takim lesie i tam było mega dużo dzików. Więc właściwie codziennie otwierałem drzwi i widziałem kilka stado dzików przed sobą. Ty no! No kurwa! No! Było to interesujące przeżycie. One się bardzo lubiły bić między sobą, nie wiem dlaczego. Przynajmniej takie wrażenie odniosłem. Że co byłem koło nich, to one się zawsze między sobą biły. Pancerz wojownika, jakiś list ze szlachecką pieczęcią. Kamil, synu Kosy, to list to ostatnie ostrzeżenie. Nie po to mianowałem cię łowczym, byś za dziewkami się uganiał. Dziki się rozpleniły, a... Sarny wyżerają sadzonki, a i wilki niczym niespokojne przebiegają tuż pod murami naszej posiadłości. Weźże się chłopie do roboty, bo skończysz karierę szybciej niż ją zacząłeś. No chyba skończył faktycznie szybciej. Ty to on tu pewnie gdzieś możemy jego zwłoki znaleźć. Tak są, to może tutaj. Nie, to zwłoki dzika. Ale coś czuję, że tutaj też zwłoki tego zioma są. Dobra, pakujemy się na płotkę, oddamy misję i zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. A w ogóle jeszcze też zebraliśmy tutaj rękawice jakieś. To są rękawice płonącej róży, te same, tylko z lepszej jakby jakości. Ten jest mistrzowski, a tamten jest magiczny. O. One się różnią wyglądowo, czy nie? Pewnie nie. Niekoniecznie nie. Chyba trochę te, wydaje mi się, łańcuszki na dole są delikatnie kolor zmieniały, ale... Czy to jest posiadłość Everetów? Evereca? To tak. O kurde, jak to fajnie wygląda. Dobra, pakujemy się na znacznik szybkiej podróży. Tutaj jest w ogóle mało znaczników tej szybkiej podróży, kurczę, niestety. Czy jest w ogóle jakaś miejscowość też? Może by było warto tutaj odwiedzić.
tablicę ogłoszeń, żeby nam tutaj znaczniki zapytania się odblokowały. Oj, tu jest jakiś wykrzyknik. Chętnie bym ten wykrzyknik wykonał. Dobra, i muszę konsolę wyłączyć, bo za każdym razem, kiedy będę otrzymywał nagrywanie, to mi się konsolka będzie odpalać. A nie, jest to jakieś trudne, wystarczy wejść w modmę. Nie ma wykrzyknika już? Kurwa. A ja wiem, co tutaj był za wykrzyknik. Czy to jest... Ja wiem, co to jest za misja. Tylko nie wiem, jak ona się... Zapomniałem, jak ona się nazywała, ale wiem, co to była za misja. No, 100%. Ten wykrzyknik, który tam mieliśmy, to jest... O tak... Tak, dobra, na 100% to bym... Ręki bym sobie nie dał uciąć, ale powiem tak, na 90%, że to była misja związana z taką laską, którą napadli redańscy żołnierze. To by się zgadzało, to jest karczma, oni żygają, no tak mi się wydaje. Dobra, idziemy porozmawiać z tą laską, co nam to zleciła tutaj tę misję. Wiedziałam, że to zrobisz, kocioczka, wiedziałam! No opowiadaj, kto za tym wszystkim stał? Przyszedłem po pieniądze? No powiedzmy no. Byli bracia zakonu Płonącej Róży. I co im zrobiłeś? Przypiekałeś ich gorejącym żelazem? Wydłubałeś im oczy? Odarłeś ze skóry? Nie, po prostu ich zabiłem. Taki przystojny, a taki nudny. Masz, kocie oczka, twoje złoto. I ci kup sobie za nie dwie uncje fantazji. Róża na czerwonym polu. Resztę misji sobie dokończymy. W ogóle zaczniemy je w następnym odcinku. Czy tam dokończymy? Mam jakieś misje poboczne? Nie mamy, mam tylko tą misję. Miłe złego początki. No to w sumie dokończymy tą misję główną w następnym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie tego. Obiecuję, że w następnym już będę bardziej rozgrzany. Ja tak jak mówię, muszę się tutaj przyzwyczaić do tego wszystkiego z powrotem po raz kolejny. No i tyle, widzimy się po prostu w następnym odcinku. Dzięki wielkie. Do zobaczenia, cześć, do jutra.